Witam serdecznie w nowym filmiku na kanale The Crazy Pilot Team. Dzisiaj lecimy sobie z kolejnym zestawem rakiet i mam tutaj zestaw Shark od Komety. Jest to znowu budżetowy zestaw rakiet, który kosztuje około 60 zł za całkiem niemałą ilość rakiet, bo mamy tu w zestawie aż 9 rakiet dużych i bodajże 6 mniejszych, co tam daje 15 rakiet w zestawie. Nek zestawu już Wam mówię, wynosi równo 177 gram neku, więc no tak, ani mało, ani dużo. Niestety w zestawie nie znajduje się rurka do odpalania, no ale to akurat nie jest dla mnie duży problem. Jak widzicie, mamy rakiet dużych 5, mamy rakiet mniejszych 4, no i tych całkiem mniejszych mamy rakiet 6, które też są fajne, bo to już sobie testowaliśmy w zestawie rakiet Viper. Więc jak widać, chyba wszystkie duże rakiety będą miały ten sam efekt, ponieważ mają taką samą poligrafię, a te małe rakietki mają dwa różne efekty, ale spokojnie sobie każdy odpalimy, zobaczymy i po prostu nie pozostało mi nic innego jak zaprosić Was do oglądania. I tutaj w tym miejscu Was serdecznie zapraszam na stronę fajerwerkishop.pl, gdzie te rakiety są dostępne i możecie sobie zakupić. I przypominam o kodzie rabatowym TCPT, który daje Wam na minus 15% na zakupy właśnie na stronie fajerwerkishop.pl. I tyle z tego wstępniaczka, lecimy to testować. Ja robię content. Dobra, nie robi, teraz ja robię content. Tak jak widzicie, temperatura wynosi tyle na polu. Miało być dużo luźnych różnych testów nagrywanych. No ale nagrywam tylko ten test rakiet dzisiaj, bo po prostu nie da się. No nie da się strzelać dłużej przy takiej temperaturze na pole, więc lecimy z tym teścikiem rakiet Shark, no więc idziemy. Okej, więc zaczynamy test zestawu rakiet Shark i zaczynamy od tych najmniejszych. Mam tutaj rakietkę z kodem, która się kończy na 5, jest jeszcze z kodem, który się kończy na 4 i 1, więc po prostu po kolei każdy z tych efektów odpalimy i mam nadzieję, że wyleci w górę, chociaż ze śniegu to powinno. Pyk, pierwsza rakietka. Czyli z tym kodem 5 to jest rakietka z hukiem. Teraz mamy z kodem, który kończy się na 1. Rakietki mają bardzo dobre silniki, wysoko, mocno lecą. O Jezu, działaj zapalniczko, no. W takiej temperaturze tak źle, jak się jakaś zapalniczka zepsuje. Czyli pisk i cracking. No i ostatnia rakietka z kodem, który się kończy na cyferkę 4. I zobaczymy, co ona sobą zaprezentuje. No tak, prawo ma ta zapalniczka nie działać w takiej temperaturze. Oj tak, zadziałała. A, czyli po prostu tak zabłysła na koniec i tyle, nic więcej. Dobra, teraz lecimy z tymi małymi rakietami. I to jest rakieta z kodem, mianowicie 203. Bo początek mają wszystkie taki sam. I zobaczymy, co ona nam pokaże. No naprawdę, tyle trwa ten filmik, jak wyszliśmy z samochodu z ciepła. Już przestaje czuć obydwie ręce. Będzie boom. Będzie boom. No, bez szału, nic specjalnego, że tak powiem. Teraz mamy rakietę mniejszą z kodem RM202. No jak widzicie, zresztą śniegu też jest bardzo dużo. Zrobiliśmy lekki off-road z kodą przed chwilą, ale odpuściłem w połowie, bo nic z tego by chyba nie wyszło, byśmy się zakopali i tyle, a przy minus 15 się zakopać to nic ciekawego. Jeszcze... No ta już była fajniejsza, ale też jakoś mnie nie porwała. Miejmy nadzieję, że te większe coś fajniejszego pokażą. Mamy teraz RM302. Patrzcie, jak głęboko w ogóle można rakiety wbić. Tu akurat jest taki już ubity śnieg w ogóle, no ale jest tyle śniegu. Na tyle rakieta co najmniej wchodzi do śniegu. Dobra, odpalajmy 302. No odpal się, proszę. No i się nie odpaliła.
No, multicolor z crackingiem, całkiem ładnie. No i zobaczymy, czy dalej będzie to samo, czy będą może miały jakieś inne efekty. Jak będzie to samo, to o, no to właśnie ta się urwała, no to ta pójdzie na ziemi do wybuchnięcia. Zobaczymy, jak tam wielkości ten efekt będzie, jak wybuchnie na ziemi. Znowu 302, RM302. Tylko nie wiem, czy się wbije przy takiej temperaturze rakieta w ziemię. No, dokładnie. Efekty wszystkie będą miały takie same. Więc teraz sięgamy tej końcówkę lontu i jakoś to próbujemy wbić w ziemię. I daleko od tego trzeba będzie ucieknąć. Chodź tu, Krzysiek. Idę. Idziesz. Wbij to tu po prostu. Co ty, jest tak twarda? Prawie na pewno ta rakieta nie wyleci. Już kompletnie nie czuję lewej ręki. Prawej też prawie. Więc odpalamy i daleko uciekamy. I przy okazji się upewnimy, że mają takie same efekty. Tak? No. Jak podobało się? No, więc tak, wszystkie rakiety mają takie same efekty. Na ziemi naprawdę ten efekt był bardzo duży. Uciekłem na dobre 10-15 metrów, a i tak mnie dosięgnął ten efekt. Więc zdecydowanie rakiety są całkiem niezłe, tylko lecą też za wysoko. No i tyle z tego teściku, no. Taki zestaw za trochę ponad 5 dyszek może być, nic specjalnego. Ja to zbieram, żeby nie było. No i widzimy się na podsumowaniu, chociaż w sumie chyba nie będę już nawet nagrywał podsumowania. Tylko wam powiem, że ja bym dał tym zestawowi takie 6 tłuczkiem na 10. Dosyć... Ja dał 7. Krzysiek dał 7. Za 50 zł ponad ten zestaw był. To nadal podtrzymujesz ocenę? 5. To... Nie, 6,5. 6,5, no to taką samą ocenę dajemy. No i co, dzięki wam za oglądanie. Uciekamy, bo się nie da nagrywać, zapalniczki nie działają, ręk nie czuję. Olek tu jest. A tam jest Olek. Nie wszedł nawet z auta. No i siema.